Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. Wiem, że podobały Wam się moje ostatnie trzy filmiki pod nazwą Triathlon. Dziękuję za każdy komentarz i proszę o więcej. Przypominam, że również na YouTubie działa mój kanał Marzena Śmigielska. Usłyszałam ostatnio krótką historyjkę i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego w większości, w konkretnych sytuacjach zachowujemy się tak standardowo, schematycznie, tendencyjnie. Ron Bruder nie jest nikim znanym, a mimo to właśnie jego historia opowiedziana przez Simona Sineka zainspirowała mnie do tego filmiku. Pewnego razu stał on sobie ze swoimi dwiema córkami na chodniku, czekając na zielone światło i pomyślał, że jest to znakomita okazja do tego, żeby udzielić im cennej lekcji życia. Wskazał na czerwone światło po drugiej stronie i spytał córek: czy wiecie, co to światło oznacza? Ono oznacza, że musimy tutaj stać, odparły. Jesteście tego pewne? Spytał retorycznie. Skąd wiecie, że nie nakazuje ono nam biec? Okazuje się, że ludzie zachowują się tak, gdy żyją w świecie, w którym akceptują życie takie, jakie prowadzą i robią to, co robią nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że nikt nie pokazał im innej perspektywy. Przypomina mi się historia pewnej poznanej kiedyś kobiety po studiach wyższych, wobec której mąż regularnie stosował przemoc fizyczną. Nie było to dla niej niczym niewłaściwym, gdyż takie obrazki znała ze swojego rodzinnego domu. Gdy poruszyła ten temat kiedyś ze swoją matką, usłyszała, żeby siedziała cicho, bo mężowie zarabiają na dom, mają prawo być zestresowani i czasem coś im się może nie podobać. Jakim cudem, pomyślałam, jest to możliwe w XXI wieku? I choć daleka jestem od osądzania, to przypuszczam, że w wielu polskich domach za zamkniętymi drzwiami rozgrywa się taki dramat i uwierzcie mi, nie dotyczy on tylko kobiet. Według danych z 2016 roku ponad 90 tysięcy osób w Polsce uznano za ofiarę przemocy domowej, z czego 10% z nich to właśnie mężczyźni. A może wystarczyłoby raz zachować się inaczej, głośno i stanowczo zaoponować? Ale nie o przemocy chciałam dzisiaj opowiadać, ale o tej właśnie lekcji, jakiej udzielił córkom ojciec. Otóż okazuje się, że zawsze jest jakaś inna możliwość, którą warto rozważyć. Już samo uświadomienie sobie alternatywy powoduje, że spojrzymy inaczej na nasz stan lub opcję, którą wybraliśmy pierwotnie. To daje nam poczucie większych możliwości życiowych. Zawsze jest inne wyjście z sytuacji, które trudno dostrzec w stanie stresu. Takie myślenie nazywa się lateralnym. Jest to przeciwieństwo myślenia wertykalnego, logicznego, którego uczą nas w szkole. To wychodzenie poza utarte schematy, umiejętność patrzenia z różnych perspektyw. To kreatywność. To niezmiernie przydatna umiejętność, dzięki której można znajdować coraz to nowe możliwości, wpadać na ciekawe i niezwykłe pomysły oraz proponować nieoczekiwane rozwiązania w sytuacjach, wydawałoby się, bez wyjścia. Najważniejsze to nie oceniać tych pomysłów rozwiązań, choćby były totalnie odjechane, absurdalne, śmieszne czy wręcz niedorzeczne. One wydają się takie tylko Tobie, a w dłuższej perspektywie może okazać się, że były one jednak wartościowe. Zawsze możesz coś zrobić, coś zmienić. Nawet gdy wydaje Ci się, że nie masz już żadnego wariantu, że wszystkie sposoby upadły. Jeśli tak Ci się wydaje, poproś o radę totalnie obcej osoby. Zapytaj, co by zrobiła w Twojej sytuacji? Okazuje się, że ktoś, kto jest daleki od Twojego problemu i nie dotyczy on jego samego, patrzy na niego chłodno, bez emocji i daje nowe, świetne rozwiązania. I raptem Twoja bańka mydlana problemu po prostu pryska. I pamiętaj, Stefan Kisielewski powiedział: to, że jesteś w czarnej dupie, to nie szkodzi. Gorzej, gdy zaczynasz się w niej urządzać. Ja za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejną środę.